rozejść mnie zielonym, tylko szlakiem narciarskim 1800 metrów. Zostało do Goryczkowej. Wzdłuż autostrady idziemy. Pojawiły się pierwsze widoki Goryczkowe. Tam jest chyba Świńska Goryczkowa. Potok sobie płynie. A my walcujemy. 1200 giewont zza drzew się wyłonił, a z drugiej strony myślenickie turnie i Marek, co nagrywał konkurencyjny film. Ale Spielberg się no, na mnie poznał. No, zaczynają się schody. Kawałek przeszliśmy nad autostradą, no i teraz zresztą dalej. Ale już szlakiem w kierunku Kasprowego. Ostrożę tam poniżej i droga na halę Kondratową. Mam te latówki. Próbujemy się drapać do kotła Goryczkowego. Idzie nam opornie. Nauka zawraca zakręcania. Na stromym zboczu Kasprowy widać, ale kurczę, jeszcze 600 metrów wyżej. Dołączyliśmy się do, powiedzmy, że do kotła Goryczkowego. Jesteśmy, no nic tłumacza tutaj nasz odwrót. Jesteśmy na poziomie prawie 1600, no jeszcze 400 metrów do góry, ale chyba rezygnujemy. Odwiedzimy Dolinę Kondratową i schronisko na hali Kondratowej, bo coś moje foki wysiadły w przedbiegach. Nie mam ani haczni, ale jakby tak chcieć iść w butach, to boję się, że można się posapatać. Więc ani tak, ani siak. No. Jademy na tę stronę. Trzeba inwestycję w foki przeprowadzić. Taki jest oficjalny powód odwrotu. Taki jest oficjalny powód odwrotu. Może foki mi nie działają i się ślizgą co krok do tyłu, zjeżdżą i się bez przerwy w związku z tym, ale kilka razy się przewrócił w tej sytuacji i już mi się tam, kurczę, nie chce wejść. No, co prawda podeszliśmy już ponad prawie 600 metrów do góry, no zostaje 400, no ale na dużo krótszym odcinku do 400. Tędy to chyba nie przejedziesz. No, się okaże, co to się będzie działo teraz, a może przejedzie. Dzisiaj
dzisiejsza skitura nie wypaliła. Z próby zjazdu na Hana Kondratowa, żeśmy się wycofali, bo śnieg taki, że tam przynajmniej oczywiście przy naszych umiejętnościach narciarskich to praktycznie żadnego manewru się nie da wykonać. Więc powiedzmy, że jeśli to można nazwać zjazdem, zjechaliśmy ze 100 metrów i wyszli z powrotem. Jesteśmy na nartostradzie. Oczywiście nieprzygotowanej, ale będziemy zjeżdżać nartostradą do Kuźnic, czyli skitura. No, różnica wysokości jak w Beskidach, nie? 600 metrów do góry my podeszli. Helikopter leci. Tam kogoś. Dwóch łamagów na skiturach. Niebezpieczeństwo, że się zabiją. Udało nam się dokulać do dolnej stacji wyciągu na Goryczkowej. Masakryczny ostatni kurcza było. Widać, że jest ślad przejechany. No my spieprzyli wjazd na niego. No pojechaliśmy za tymi. No. Tu już jest twardo i trochę zmrożone, a tam to taki przepadający śnieg. Bez szans, żeby zrobić jakikolwiek manewr. Wszystko albo takim straszliwie męczącym pługiem, albo w sposób całkowicie beznadziejnie idiotyczny. Tu mamy widok na Giewont. I teraz będziemy gdzieś szukać tej nartostrady. Znaczy szukać, my wiemy gdzie ją znaleźć. Nartostradę do Kuźnic. Zjeżdżamy sobie do Kuźnic. Teraz to już można skręcać na tym śniegu. Szliśmy do góry po drugiej stronie tego płotka. No i zjazd jest przyjemny już teraz. Nie wiem jak uczył. Myślenickie turnie. Zaraz będą zakosy, to już sobie schowię ten telefon, kurczę, nie dojadę do góry, no niestety. Koniec tutaj otoczenie Doliny Kondratowej. Jeszcze kawałek z nagrywanym filmikiem. No to już można wypocząć, ale... rewelacja. Już tam dotarł, niestety znowu brała pod górka. Dojadę czy nie dojadę? O Jezus Maria! Brakuje mi trzeciej ręki. Nie wyrosła mi po szczepieniu. Wagonik sobie zapingala. Kończymy tą skiturę przy dolnej stacji wyciągów w Kuźnicach. Udało się zjechać aż dotąd. Końcówka takim małym lodowiskiem, ale śnieg jest, czy ten lód jest no trochę puszczo, więc te narty się tam gdzieś dały radę w ten śnieg wcisnąć. Tu końcówka też wysypana jakimiś kamolami. To ostatnie 100 metrów z buta
koniec niewydarzonej skitury. Nie na moje umiejętności skitury.